Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Jestem dla Was standardowo z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi nowo dodana Yamaha YZF R125, czyli ta Wasza ulubiona R-ka. Jeden z najpopularniejszych modeli motocykli, jakie u nas się pojawiają. I według mnie jest to jeden w ogóle z najlepiej sprzedających się motocykli w Polsce. Naprawdę, no nie zawaham się tego stwierdzenia u nas. Co po prostu pojawi się jakaś R125, to momentalnie taki motocykl zostaje sprzedany. Parę dni temu dodaliśmy 3 sztuki podobnego modelu i po prostu wszystkie momentalnie zostały sprzedane. Możecie sobie podejrzeć w poprzednich filmikach. No i co? Zobaczcie, co do Was przygotowaliśmy. Być może właśnie to ta R-ka niedługo pojawi się u Ciebie. Mimo, że tych Yamaha R125 tak dużo nas się przewija, to jaram się każdym egzemplarzem, który tutaj do nas trafi, bo jednak każdy egzemplarz jest jakoś tam inaczej doposażony, ma trochę inne dodatki, po prostu każdy cieszy oko. No a poza tym Yamaha to jest chyba jeden z tych modeli, które mimo swojej małej pojemności, no to naprawdę no, cieszą oko niesamowicie. No to jest motocykl, który nie zdradza się wyglądem swojej pojemności. Tak naprawdę właściwości jezdne też są świetne, więc można tutaj się sporo na takim motocyklu nauczyć i będzie to na pewno fajna i ciekawa przygoda. No a potem, co też jest ważne i też dlaczego o tym wspomniałem na początku, ten motocykl na tyle fajnie się sprzedaje, że nawet jeżeli ta Wasza historia z motocyklami za rok czy dwa dobiegnie końca, albo z uwagi na to, że zrobicie prawko na duże motocykle, bo po prostu Wam się to znudzi, no to sprzedajecie taki motocykl w mieniu oka, a przede wszystkim trzymając wartość tego pojazdu, czyli po prostu na tym się praktycznie nie da stracić. Te motocykle, zobaczcie, tutaj mamy rok 2008, cena niewiele poniżej 12 tysięcy, więc tak naprawdę ten sam motocykl lat temu 4 bądź 5 byłby wart jakieś 8 albo 9 tysięcy, więc tutaj zamiast cena pójść w dół, no to z roku na rok po prostu rynek tak te motocykle podbija, no ale to jest wszystko przez to, że po prostu każdy może tym jeździć, bo i ci młodzi ludzie na A1 i ci dojrzali na pełne prawo jazdy samochodowe od 3 lat, więc jest to na pewno fajny bajer. No ale dobra, nie o tym tutaj. Zobaczcie, Yamaha R125, która przed Wami stoi, rocznik 2008. Fajne malowanie fiatowskie. Ktoś tutaj miał chęć upodobnić ten motocykl do Valentino Rossi i myślę, że całkiem fajnie mu się to udało. Bardzo fajny wizualnie, jeżeli chodzi o R125, warto o tym zawsze wspomnieć, bo to jest motocykl cały plastikowy dookoła. Jakby nie było, to wszystko to są plastikowe osłony i one często w motocyklach są jakieś połamane, poprzetarte i tak dalej. Ten naprawdę wygląda bardzo dobrze jak na swój rocznik. Myślę, że ciężko tu znaleźć jakieś większe przetarcie, nie wiem, czy tam coś, co by nas zabolało. Naprawdę wygląda to fajnie. No a przede wszystkim też ma sporo fajnych dodatków. Może od tego zacznę, chociaż powinienem zacząć, co zostało zrobione przy motocyklu od strony serwisowej. No ale to, co od razu się rzuca od strony wizualnej, no to zobaczcie, ciemna szyba. Dodatkowo są takie trochę jakby fajniejsze manetki względem seryjnych, bo z takim jakby aluminiowym trzpieniem. W ogóle motocykl został obniżony, co też jest mega ważne. Zobaczcie, jak na półkach mocno usiadł. Z przodu zostały wysunięte te przednie amortyzatory troszeczkę do góry. Akurat przy okazji Wam pokażę te akcesoryjne dekielki z logiem Yamahy drukowane w 3D. Tylne zawieszenie także, zobaczcie, tutaj jest zainstalowane, takie są dolne kości zawieszenia, bo fabrycznie R-ka ma spięty zawias na sztywno, nie ma możliwości regulacji. Tak ten motocykl został wyposażony właśnie w taką akcesoryjne kości zawieszenia, co ten motocykl obniżyło do jakieś 5 cm względem serii, więc jeżeli ktoś chciałby po prostu motocykl, który jest dla niego, dla kogoś niższego fajnie przygotowany, to ten motocykl już taki jest. Jeżeli nie będziecie chcieli niskiego, no to po prostu my też bez problemu wrócimy dla Was do ustawień fabrycznych. Akurat ten motocykl taki już przyjechał, więc tak go zostawiliśmy. No ale co, do tego macie crash pad. Zobaczcie, te dwa bąble, które wystają po obu stronach, to tak naprawdę nie są tylko kapselki, które są przykrycone do tego plastiku, tylko pod silnikiem, w sensie za tym plastikiem idzie cały jakby taki metalowy stelaż po obu stronach i te bąble powodują, zobaczcie, że to są najbardziej wystające miejsca motocykla. No i przy każdym kontakcie z podłogą teoretycznie powinno się na tym oprzeć i nie zrobić żadnej krzywdy, więc na pewno jest to też fajny bajer, oryginalne Yamahowe crashpady. Oczywiście wydech to jest chyba z najważniejszych i najczęstszych modyfikacji, jakie wykonujecie w Yamaha R125. Tutaj mamy na pokładzie oryginalny wydech Leo Vinsa SBK razem z DB Killerem, czyli razem z tą wkładeczką wygłuszającą. No i teraz ten motocykl naprawdę nabrał zupełnie innego brzmienia. Bardzo fajnie to przyzwoicie chodzi. Bardzo basowy mruk, taki pomruk. Przepraszam, tego motocykla już się wydobywa, więc już totalnie zdradza swojej pojemności.
Zobaczcie dalej, mamy tutaj takie fajne fluo paseczki na felgi, tutaj świecąc fleszem na to, albo bądź jak inne samochody będą Was oświetlały na drodze, to te niebieskie paski na felgach będą się delikatnie mienić. Dodatkowo macie tutaj krótki uchwyt rejestracji, oczywiście z LED-owymi kierunkowskazami i z przodu i z tyłu. LED-owe też podświetlenie rejestracji, tak jak wspomniałem, krótki, można sobie wyginać po swojemu odchylenie tej rejestracji. No i tu jeszcze z takich fajnych BR-ów, zobaczcie, mamy karbonowy błotnik z tyłu, a właściwie to jest taka chyba imitacja karbonu z takimi siateczkami, ale myślę, że delikatnie podniosło to trochę taki prestiż tego motocykla. Na żywo całkiem fajnie 7 błotniczych z tyłu prezentuje. No i to od strony wizualnej, a tak naprawdę od strony eksploatacyjnej, co jest myślę, że nawet dużo ważniejsze, to my ten motocykl, tak jak zresztą każdy, przygotowaliśmy do sezonu. U nas to, czym się wyróżniamy, to to, że u nas w firmie każdy motocykl, zanim trafi na ten plan zdjęciowy, to my robimy każdego motocykla serwis. Tak, żeby po prostu już potem dać Wam motocykl gotowy do jazdy, gotowy do drogi, abyście już nie musieli szukać jakiegoś serwisu i tak dalej, abyśmy my też mieli spokojną głowę, że ten motocykl, który od nas wyjechał, jest fajny, sprawdzony i bezpieczny. Tak też było w tym przypadku. Zrobiliśmy pełną rewizję silnika. Słuchajcie, przy tych motocyklach najważniejszą rzeczą i takim największym mitem, bo to są mega fajne i wdzięczne w serwisie silniki, ale tutaj jest tylko litr oleju, więc tak naprawdę o to tylko trzeba dbać najbardziej, więc dlatego my tu zrobiliśmy pełną rewizję silnika, żeby zobaczyć, w jakim jest stanie jakby cały blok i tak dalej. Nie wymieniliśmy tutaj zestaw cylindrowy, ale najwyższej jakości zamiennik wsadziliśmy, czyli Airsal. Myślę, że wydłużyliśmy tym żywotność tego motocykla jakieś 30-40 tysięcy kilometrów na pewno, więc przez długi czas będziecie mieli spokój i my także, więc no, nowy silnik, tak naprawdę po regulacji zaworów, nowy olej w silniku Motula 10W40, nowa świeca, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, więc tak naprawdę cała baza tego pieca została naprawdę fajnie przygotowana, więc tutaj macie fajny, bezpieczny zakup, więc nie martwicie się o jakieś tam pobór oleju i tak dalej. Do tego wleciał nowy akumulator oczywiście, wleciały tutaj też nowy zestaw napędowy z tyłu, czyli dwie zębatki plus nowy łańcuch, taki złoty, fajny, wzmacniany, więc to też jest po serwisie, można powiedzieć. No i moim zdaniem na tą chwilę bez najmniejszego wkładu jest motocykl. Opony, tarcze, klocki, napęd, to wszystko jest tak jak należy i tak jak być powinno, więc śmiało można Wam ten motocykl polecić i myślę, że będziecie z niego na pewno zadowoleni. No i zapraszam Was wszystkich do nas do Żordowa, żebyście po prostu śmiało sobie go zobaczyli na żywo. My też tu fajnie Wam wszystko popowiadamy i tak dalej, więc zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że możecie u nas zamówić motocykl całkowicie zdalnie, właściwie zamówić sobie transport czy tam oględziny takiego motocykla zdalnie, czyli wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my Wam przez telefon wycenimy koszt transportu takiego motocykla. No i jakby z góry płacicie tylko sam koszt dowozu, a całą resztę za samą maszynę dopiero u Was na miejscu pod domem, jak sobie ten motocykl już obejrzycie, sprawdzicie i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony, gorąco do niej zachęcam, bo jest to jedna z tych najpopularniejszych u nas opcji sprzedaży, ale tak jak wspomniałem, na miejsce do Was też zapraszam. No ale co, no żeby teraz już nie gadać jakieś na marne, no to zobaczcie. No ten wydech naprawdę robi robotę. Teraz jeszcze jest ta wkładeczka wygłuszająca, więc to brzmi jeszcze, tak można powiedzieć, w miarę grzecznie. Po wyjęciu tej wkładki to już jest naprawdę petarda konkretna. Długie, krótkie.
ten dźwięk. Zapraszam, zachęcam wszystkich do zakupu. W razie jakichkolwiek pytań, dzwońcie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!